Kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Weterynaria. O czym są te studia? Tak naprawdę te studia noszą nazwę medycyna weterynaryjna. Tytuł absolwenta to lekarz weterynarii. Weterynaria to ciężki kawałek chleba, który może stanąć w gardle niejednemu miłośnikowi zwierząt. Wielu weterynarzy pracuje na wsi, podtrzymując życie zwierząt hodowlanych, doprowadzając do ich rozrodu lub wydając decyzje o konieczności uboju i utylizacji. Studia na weterynarii pozwalają na zdobycie uprawnień lekarza weterynarii. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą empatia, miłość do zwierząt, dociekliwość, świetna pamięć, zdolności manualne, pracowitość. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak rozpoznawanie chorób zwierząt, stosowanie leków weterynaryjnych, przeprowadzanie zabiegów i operacji, stosowanie przepisów prawa związanych z hodowlą i ochroną zwierząt, tworzenie warunków dobrego rozwoju i egzystencji zwierząt. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można spodziewać się przedmiotów takich jak anatomia topograficzna, fizjologia, biochemia, immunologia, mikrobiologia. O czym są projekty dyplomowe? Przyszli lekarze weterynarii nie piszą pracy dyplomowej. Kończą studia zaliczeniem ostatniego semestru. Dość trudną barierą są egzaminy specjalizacyjne po ukończeniu dodatkowych studiów i staży. Choć nie pisze się pracy dyplomowej, należy uznać weterynarię za jedne z najtrudniejszych studiów. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, często wybierają leczenie zwierząt w ramach prywatnej praktyki weterynaryjnej, leczenie zwierząt w gospodarstwach rolnych jako dojeżdżający lekarz, pracę w inspektoratach weterynaryjnych, wykonywanie badań w zakładach przemysłu mięsnego, pozostanie na uczelni i zatrudnienie w charakterze wykładowcy na kierunkach weterynaryjnych. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje oraz porady znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.